witajcie, witajcie, Okęcie Warszawa. Zadzwoniliśmy chyba w waszej drodze powrotnej z meczu ligowego rozegranego w Józefowie. Jak daleko jest Józefowa do Warszawy? Radio Sport Polonia, jesteście na żywo na antenie magazynu sportowego. Dzisiaj premiera sportowe Popołudnie Kibica. Witamy was bardzo serdecznie. Witam serdecznie słuchacze, witam was. Jak daleko? Po przegranym meczu jest bardzo daleko Józefów od Warszawy. To jest 35 km od Warszawy, malownicza miejscowość nad rzeką Świder. Natomiast tak, no właśnie wróciliśmy z meczu i niestety dalej podtrzymujemy pastę, tą złą pastę w czwartej lidze, więc powrót był długi i trudny dla nas po meczu z Józefowią. Tak, ta pasa, jak stwierdziłeś, no niestety niezbyt ciekawa, ponieważ kolejny mecz bez zwycięstwa, kolejna porażka. W piątej kolejce wygraliśmy siebie z Ożarowiaką Ożarów Mazowiecki 3-2 i od tego momentu w czterech spotkaniach z rzędu niestety porażki. No, jest wiele rzeczy, które wpływają na to, że ta forma i te wyniki idą, nie są takie, jakbyśmy chcieli. Możemy zwalać na to, że jest to bardzo szybki skok do czwartej ligi, ponieważ w ciągu dwóch lat drużyna seniorów podnotowała dwa awanse z rzędu, więc jeszcze dwa lata temu to była A-klasa, teraz jesteśmy w czwartej lidze. Natomiast no, ten sezon był, znaczy ten sezon jest dla nas trudny nie tylko od poziomu sportowego, ale też mieliśmy sytuację, kiedy przed drugą kolejką okazało się, że cała drużyna trafia na kwarantannę, co bardzo mocno się odbiło na przygotowaniu, tak? Zawodnicy byli świeżo po zakończonym okresie przygotowawczym, po sparingach i trener był zadowolony ze składu i ogólnie z gry w sparingach. Pierwszy mecz wygraliśmy, no i potem przymusowy dwutygodniowy rozbrat z sterowaniem i tak naprawdę trzeba było wszystko budować na nowo, tak? Więc to też odczuliśmy. Pojawiły się kontuzje piłkarzy, którzy byli w pierwszej jedenastce, którzy wpływali, głównie mówiąc kolokwialnie, przód zespołu, a tak nam się bardzo sypał. Pojawiły się dwie mocne grube kontuzje, dodatkowo jeden z zawodników odmówił gry po kwarantannie, więc też tak nasza siła ognia bardzo, bardzo spadła. No tak, dobrze, że nie mieliście zadowolenia jak Brzęczek po porażce z Holendrami w Amsterdamie, więc przynajmniej no, chociaż taki plus. Następny rywal to Ząbkowia Ząbki, lider. Otóż przed chwilą otrzymaliśmy wynik, 22 punkty, lider rozgrywek w ostatniej dzisiaj kolejce, tak to można nazwać, a więc w kolejce numer 9 zespół z Ząbkowi Ząbki wygrał aż 11-2 z Markowej Marki, a więc rywal u siebie, będziecie przyjechać Józefów, to będzie dokładnie 3 października, no rywal wymagający. Józefowią graliśmy dzisiaj, czyli my będziemy przyjmowali Ząbkowie. Tak, no rywal mocny. Rywal mocny, z fajną kadrą, z fajnym też zapleczem treningowym, więc po prostu nie mają tej komfort, tego trenowania tej gry. Natomiast to jest to czwarta liga, jest to poziom, powiedzmy, taki półamatorski, więc w poprzedniej kolejce też drużyna pewna Escola przegrała w meczu, więc czy się pokusimy o jakąś sensację? No zobaczymy, tak? No tutaj to wszystko jest uzależnione od tego, jak wszystko idzie w nogach naszych piłkarzy, więc zobaczymy, tak? Widząc, jak chłopaki trenują, widząc ich podejście, mobilizację w szatni, nie mam mogłości odpuszczaniu, bądź dawaniu, powiedzmy, luzu na mecz, do każdego meczu podchodzą na poważnie. Natomiast to też, tak jak pierwsze pytanie było odnośnie tej ligi, no bądź kiedy dowiedzieliśmy się, że z naszej ligi 16-zespołowej po sezonie spadł 8 albo nawet 10 zespołów, no to też pokazuje, że tak naprawdę tutaj tylko ci najmocniejsi mają szansę na utrzymanie bądź kwestii awansu. Czyli tak, dla niektórych dobrze robi ta reforma, chociażby rozszerzenie ekstraklasy, ale w tych niższych ligach to jest no, niezła nadejdzie, można powiedzieć, wrzesień i winiątek. No właśnie to się nazywa reorganizacja rozgrywek, tak? Widzieliśmy, że marcowy lockdown spowoduje to, że te rozgrywki zostaną kompletnie przekształcone w
zostaliśmy, mimo że zajęliśmy pierwsze miejsce w naszej lidze dające awans, też musieliśmy dogrywać mikrotur. No widzieliśmy, że będzie reorganizacja drużyny po tym sezonie. No ale jak dowiedzieliśmy się, że aż spadnie, na pewno spadnie 8 drużyn, natomiast też jest liczone to, że spadki z trzeciej ligi mogą spadać to, że tych drużyn do okręgów nie będzie spadało więcej, więc ogólnie będzie mocna reorganizacja drużyn z poziomu czwartej ligi i niżej. No nie ciekawie to wygląda, patrząc na to, co się dzieje. No ale cóż, no możemy wam tylko życzyć tutaj powodzenia. Zdrowia. Potrzebujemy zdrowia, ponieważ ostatnio te kontuzje nas bardzo mocno dotknęły, więc zdrowia i zdrowia i siły w rękach naszej fizjoterapeuty, która stawia chłopaków na nogi, żeby szybko wrócili do gry i żebyśmy mogli grać na 100% tak jak potrafimy i tak jak do tej pory pokazywaliśmy naszą grę. To już was przy tej okazji zapraszamy. Macie 10% dyskontu na to, żebyście zregenerowali te siły, jak będzie ta przerwa międzysezonowa. Przyjeżdżajcie pod Poznań, do Palenicy, do hotelu Remet, znanego, chociażby goszczącego reprezentacje międzynarodowe w piłce nożnej. Tam macie już od nas dyskont na różnego rodzaju usługi związane z pobytem w hotelu, a może i trenerowi coś tam się uszczyknie, jakiś voucherek z rodziną, to będziemy w kontakcie, a my liczymy na to, że znajdziecie zawsze dla nas czas i będziemy mogli się z wami połączyć po meczach ligowych. Jasne. Pamiętam, że mieliśmy się zwolić po naszym awansie do czwartej ligi, gdzie te nastroje były kompletnie inne, no ale nie wyszło, no ale okej. Jesteśmy do dyskusji, zawsze nas bierzemy. No i dajcie nam znać, kiedy będziecie mieli wolne i kiedy zawitacie pod Poznań, to fajnie byłoby tam sobie spędzić jakieś zgrupowanie, czy też nawet samemu odpocząć po ciężkim rundzie. Trzymajcie się, życzymy wam powodzenia. Cała społeczność słuchająca nas nawet w dalekiej Kostaryce. A więc trzymajcie się i mamy nadzieję, że również i finansowo też was też wesprze poprzez tych naszych polonusów, bogatych, nadzianych, jak zwał, tak zwał. Więc słuchajcie, o chęcie Warszawy jest do ogarnięcia. Dokładnie, szukamy wsparcia sponsorów, mimo tego, że sytuacja klubu taka jest i cały czas jakaś jest tam walka z miastem i dzielnicą o te tereny, w których od ponad 50 lat jesteśmy. Także dajemy radę sportowo, teraz musimy tylko dać jeszcze proceduralnie i prawnie i klub będzie fajnie funkcjonował. Samoloty wam nie przeszkadzają, widzisz lotniska. Blisko lotniska i samoloty wam chyba nie przeszkadzają. Nie, samoloty i ogólnie lotnisko i ogólnie lot nam się bardzo wpisuje dobrze w historię i przywykliśmy do tego, że nad głowami naszych zawodników startują bądź lądują samoloty, także lotnisko nam w żaden sposób nie przeszkadza. Super, fajnie. Pozdrawiamy was, ściskamy gorąco i życzymy wam zdrowia i do następnego usłyszenia.